Witajcie! Z zaskoczeniem stwierdziłem, że do tej pory na moim kanale nie było ani jednej recenzji LEGO Mixels, a darzyłem przecież tę serię sporą sympatią. Czas to nadrobić i to nie jednym, a całym konkretnym plemieniem mikseli. Przed Wami miksele z serii 7, średniowieczne plemię Medivali. Omawianie zaczniemy od stworka imieniem Camelot. Nawiązanie do słynnego zamku króla Artura nie jest przypadkowe. Ten miksel przypomina zamkową wieżę, czy w ogóle malutki zamek z kończynami. Ma zatem blanki na szczycie głowy i klasyczną chorągiew w ramach zapewne fantazyjnego pióropusza. Nos ze srebrnego stożka kojarzy mi się z jakimś zamkowym działem, jakąś kolubryną, coś w tym stylu. Fajnym pomysłem jest również toporo ręka. Wszystkie kończyny tego miksela są zamontowane na stawach kulkowych, w tym także usta. Można go ustawić w kilku fajnych pozycjach. Jest też fajnym dawcą tych szarych cegiełek z fakturą muru. Bardzo udana mała figurka. Kolejnym mikselem w klimatach średniowiecznych jest Mixadel. Ten nieco dziwaczny stwór jest bronią zasięgową Medivali, mikselem katapultą. Ma chyba najwięcej części ze wszystkich Medivali i jest też stanowczo najlepszym ich dawcą. Aż 4 stawy kulkowe, 6 murków, garść okrągłych płytek 1x1, brązowych i złotych, srebrny hełm typu kapalin, te fajne nowe ząbki. Mixadel uosabia to, co najbardziej lubię w mikselach. To, że za stosunkowo niewielką cenę dostarczają prawie zawsze samych ciekawych elementów. Mordka jednookiego Medivala to mechanizm katapulty. Naciskając na górną szczękę spowodujemy wystrzelenie okrągłego brązowego klocka, robiącego za pocisk. Niby nic, a całkiem zabawne. No i przechodzimy do mojego ulubieńca w tym plemieniu i chyba w całej 7 serii. Paladum to zwierzak Medivali, śmieszny jednooki konik, właściwie Pegas. Trudno nie zauważyć dwóch sporych złotych skrzydeł. To chyba jeden z najśmieszniejszych mikseli tak w ogólności. Szalenie mi się podoba, ma co prawda tylko 2 stawy kulkowe w tylnych nóżkach, przednie są jedynie na zawiasach, ale wciąż jest to mega pocieszna figurka. Szyja i głowa mają jeszcze po zawiasie, tak samo szczęka, można też trochę pomanipulować skrzydłami. No i fajnym pomysłem jest wykorzystanie wspólnego motywu plemienia, czerwonej flagi, jako ogona. Paladum jako jedyny ze zgrai posiada nową część, półokrągły biały kafelek 1x1 w ilości sztuk 4. Tutaj użyto ich jako zębów, ale potencjał tej części jest ogromny. Dachówki, elementy dekoracyjne. No znajdzie się na pewno masa zastosowań. Instrukcja nakazuje zamocować tę na żuchwie płaską stroną w dół, ale moja dziewczyna, która kupiła konika, szybko zauważyła, że odwrotna konfiguracja wygląda o wiele lepiej. I tak też Paladuma cały czas prezentujemy. Jedyne, co nie do końca się nam obojgu podobało w tym mikselu, to pojedyncze oko. W każdej serii mikseli musi się zdarzyć przynajmniej jeden cyklop, z tym, że jednym stworkom to pasuje, innym niekoniecznie. W Paladumie jakoś mi to nie gra, dlatego zrobiłem w Niemczech małe zakupy na Brickshelfie i zebrałem klocki do małej modyfikacji. Używając dodatkowego oczka i małej konstrukcji z robocich łapek, łatwo można sprawić, żeby konik widział stereoskopowo. Tak zmontowanymi ślepkami da się też bardzo swobodnie manipulować. Naszym zdaniem Paladum wygląda po tych modyfikacjach znacznie sympatyczniej. Pegas ma w zestawie dodatek. W każdej serii mikseli składającej się z 9 zestawów, 3 z nich zawierają Nixela. Według opisu serii, Nixele to małe, złośliwe, niszczycielskie stworki, których jedynym właściwie zajęciem jest destrukcja i psucie zabawy pociesznym mikselom. Ten dołączony do Paladuma zapewne psuje tę zabawę nawet skuteczniej, skoro został uzbrojony we włócznie. Generalnie Nixele są śmiesznym dodatkiem, choć specjalnie nie ma co z nimi zrobić. Włócznie możemy kanali odebrać i przyczepić Paladumowi na którymś z 2 klipsów znajdujących się na boku korpusu. Skoro to koń, powinien też móc robić zawierzchowca. Paulina nie kupiła drugiego numeru magazynu Nexonites z odrzutowym konikiem, ale rycerz Lance, jak widać, doskonale sobie radzi z innym rumakiem. A teraz będziemy robić magię. Szaspras, miksele w rozsypce. I znowu razem. Lecz coś się zmieniło. Tak jest, członków każdego plemienia po skompletowaniu ich można połączyć w tak zwanego Maxa, większego dodatkowego stworka. Taka fuzja niczym w Dragon Ball. Po zbudowaniu fuzji Medivali pozostaje tyle części. Przyjrzyjmy się stworowi. Fuzja Medivali przypomina uskrzydlonego smoka poruszającego się na sporych tylnych łapach. Przednie są malutkie jak u T-Rexa. Jego ogon stanowi zaś katapulta. Bardzo mi się ten stwór podoba, jest niezwykle sympatyczny. Ruchome są nie tylko kończyny. Na niezależnych stawach zamontowano dolną i górną szczękę, to też koleżka spokojnie da radę pięknie rozebrzeć paszczę. Trochę ruchome są także oczy, a nawet język. Ciekawostką jest to, że znalazło się miejsce nawet dla prostej blokady mechanizmu katapulty, zrobionej z połówki topora Camelota. Wystarczy ją podnieść do góry, żeby przyblokować miotacz i opuścić, jeśli znowu ma się ochotę na strzelanie i gubienie klocków po całym pokoju.
Jedyne co mnie dziwi nieco w tym modelu połączonym, to niewykorzystanie paru klipsów. Nic się pod nie nie podpina, a spokojnie dałby radę wykorzystać tu inne klocki z tych trzech zestawików. Nie jest to jednakże nic dyskwalifikującego. Medivale to bardzo udany plemię mikseli. Sympatyczni i będący dobrymi dawcami ciekawych części są na pewno strzałem w dziesiątkę dla fanów średniowiecznych klimatów w wykonaniu Lego, do których sam się zresztą zaliczam. Dodatkową zabawą, jak w wypadku wszystkich mikseli, jest budowanie Maxa. Polecam tę trójkę, dopóki są jeszcze dostępni w sklepach i żegnam się z Wami póki co. To ostatni filmik w tym tygodniu. Jutro wracam do kraju, niemalże od razu na wesele kumpla, więc nie będę miał czasu nic zmontować w ten weekend. Widzimy się ponownie gdzieś w przyszłym tygodniu. Bywajcie!